do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy razem przygotowali zbudowanie szerokiej większości na prawo od centrum, ale współpracując z radykalną lewicą SLD nie zrobią nic dobrego. To, że tak naprawdę w tej chwili media publiczne są wykorzystywane do tego, żeby tłumić kampanię innych kandydatów, że media są szeroko otwarte dla ludzi, którzy w trybunie atakowali Jana Pawła II, wyrażali się z pogardą innych Polaków, uważają patriotyzm za przesąd. Co to wszystko ma wspólnego z rewolucją moralną? Ja apeluję o opamiętanie. Ja przypominam o konieczności współpracy i tylko mówię, że taką drogą tak naprawdę nie zrobimy niczego dobrego dla Polski. W tej chwili ci, którzy zniechęcają wyborców konserwatywnych do głosowania zgodnie z przekonaniami, którzy mówią, wybór jest zamknięty tylko na dwóch, tak naprawdę otwierają drogę temu trzeciemu, to znaczy radykalnej lewicy, i chcą utrwalić SLD na pozycjach rozstrzygających w polskiej polityce. Dzisiaj widzimy, że SLD jest w stanie wprowadzać ludzi o najskrajniejszych poglądach do mediów publicznych. Dzisiaj widzimy, że SLD jest w stanie przeforsować swój program w dziedzinie szybkiej rezygnacji z waluty narodowej, wprowadzając profesora Belkę na stanowisko prezesa Banku Narodowego. No naprawdę to trzeba przebrać. Marek Jurek, znany dla nas wszystkich działacz opozycyjny, prawicowy, który ma opinię niezłomnego głosiciela swoich poglądów, na którym możemy polegać. Mówi, Europa ma korzenie chrześcijańskie. Nie odwracajmy się od naszej historii i spuścizny, ale kształtujmy nasze życie społeczne i rodzinne w oparciu o te wartości. Marek Jurek jest osobą wiarygodną. Nie prowadzi gry wyborczej. Chce faktycznie realizować to, co głosi, i tym różni się od innych kandydatów. Głosujmy na Marka Jurka. Zdajemy sobie sprawę z tego, z jakim mozołem i z jaką starannością jest zdobywać głosy wyborców w obecnej kampanii prezydenckiej. Tyle smutnych wydarzeń, tyle klęsk żywiołowych nie mobilizują do myślenia o sprawach ojczyzny i rodziny. Każdy troszczy się o swój byt, o codzienną pracę, o zdarzenia losowe, jakie dotykają ludzi. I właśnie tu znajdujemy nasz elektorat, którego mu są bliskie ideały Marka Jurka. Jesteśmy grupą pospolitego ruszenia, które staje naprzeciwko armii pancernych opłacanych za pieniądze podatnika. Armii pancernych głównych partii politycznych, których nie tylko opłacamy w ramach wolontariatu kampanię naszego kandydata, ale każdy z nas z naszych podatków dokłada się do kampanii kandydatów tzw. partii parlamentarnych. Przypomnę tylko, że na rzecz kandydatury Marka Jurka zebraliśmy w całym kraju ponad 240 tysięcy podpisów. Prawie ćwierć miliona podpisów zostało złożonych pod jego kandydaturą. No, muszę tutaj powiedzieć rzeczy bolesne, ale rzeczy prawdziwe. Dzięki tej koalicji medialnej do telewizji i do radia publicznego mogą wracać, mogą działać i mogą być aktywnymi ludzie z czasów telewizji Roberta Kwiatkowskiego. To dzięki temu układowi, bo nie żarujmy się, bez takiego dostępu do mediów publicznych, bez tak silnych wpływów z tym związanych, pan Grzegorz Napieralski nie miałby szans na prowadzenie takiej kampanii, jaką w tej chwili prowadzi. My chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że my nie widzimy szans, nie widzimy nadziei na dobrą politykę w koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. I tylko Marek Jurek potrafi prezentować wiarygodną politykę, która długoterminowo buduje silną i nowoczesną Polskę. Dzisiaj drugi z tych największych kandydatów, i dzisiaj, szanowni państwo, macie tego świadectwo w naszym dzienniku, unika odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję tego dziennika, o czym dzisiaj jest powszechnie znana informacja. Dlaczego? Dlatego, że właśnie boi się pokazywać swoje poglądy, boi się o pewnych rzeczach mówić, dlatego, że uważa, że to mu przyniesie stratę. My, szanowni państwo, nie boimy się mówić o rzeczach ważnych, o rzeczach najważniejszych dla Polski. I ostatnia refleksja. Głos oddany na Marka Jurka 20 czerwca nie jest głosem straconym. Głosem straconym jest głos oddany na jednego z dwóch głównych kandydatów, czy na Bronisława Komorowskiego, czy na Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że nie czarujmy się. Jeżeli Marek Jurek
nie zdobędzie wysokiego poparcia w dniu 20 czerwca. Nie mówimy o drugiej turze. Jeżeli Marek Jurek, powtarzam, to nie zdobędzie dużego poparcia w dniu 20 czerwca, to znaczy, że języczkiem uwagi w polskiej polityce na najbliższe kilka lat będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, dzięki temu, że współpracuje z oboma największymi partiami, czyli Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwości. My chcemy tego uniknąć. Głos na Marka Jurka to jest głos na formację konserwatywną, patriotyczną. Dlatego raz jeszcze zachęcam, szanownych państwa, głos na Marka Jurka to nie jest głos stracony. Bardzo proszę o oddanie swojego głosu 20 czerwca na najlepszego kandydata, pana marszałka Marka Jurka. Dziękuję bardzo.